moje wyznanie. Pytanie. Czy tak naprawdę kiedykolwiek, mówię teraz do wszystkich kobiet zgromadzonych tu nie. w ogóle, poczekaj, bez bluźnierstw. Zostałyśmy zgwałcone, mówię, w podmiocie zbiorowym, bo aczkolwiek nie wiecie, o co mi chodzi. I teraz uwaga, zamykamy oczy, wszystkie kobiety zamykamy. Blondynka w pierwszym rzędzie też. I widzimy aleję. Ciemno, pada tak jak dziś. Śmierdzi padliną, tak jak dziś. Wiemy, o czym mówię? Dobrze. I teraz tak, mamy brzozę. Ona wieje po prostu, ona sobie wieje i między liśćmi wieje też. Nie zamykacie oczu, to się nie uda. Ale to wszystko widzimy naprawdę, no ludzie. I teraz tak, mamy tą kobietę, która idzie pomału. I nagle, czemu akurat ta kobieta ma zostać tą ową, która zostaje, wiadomo co, tak? Dlaczego ona? I dlaczego kobieta? Zadałyście sobie kiedykolwiek to pytanie? Bo ja sobie je zadaję często, jak słucham fakty. Informacje, Polsat, dobra, bez reklam. Zadajecie sobie to pytanie? Nie zadajecie. A teraz dla mężczyzn również. Czy zostaliście zgwałceni? Zadajcie sobie to pytanie. Zamknijcie oczy, dobra, to i tak się nie uda. To się nie uda. Ale zostaliście, słuchajcie, miłośnie. Tak duchowo, nie? Każdy z nas. I to nawet nie chodzi o taką miłość. Per pani. Nie chodzi o taką miłość, chodzi w ogóle o miłość, że zostaliśmy zgwałceni w różnych momentach swojego życia. I teraz tak, i mamy teraz historię do opowiedzenia w następnym utworze. To jest historia brutalna, ale weźcie pod uwagę, że mamy różne rodzaje umierań. Jest śmierć taka, której nigdy nie zrozumiemy, bo jeszcze jej nie dożyliśmy. I jest też umieranie takie duchowe, które każdy z nas przeżył. I jest teraz duchowe, było. Emocjonalne nie było, bo będzie zaraz. Po utworze. Smulo! Całym makowie, że na
Pokażę swą nieczułością, chcę to żyć w ludzką miłość.